Przyszła do mnie dzisiaj przesyłeczka, elegancka, fajna paczuszka. Pomalutku już zaczynam się uzbrajać. Zobaczmy na te banany, bo to już niedługo będzie trzeba je wynieść stąd. Wyciąć, wynieść, o Jezu, wykopać. Te kany, jakie wielkie, Boże. Telefon nie oddaje, ale to jestem ja. To jest moja ręka wyciągnięta. No, są niesamowicie wielkie. Dobra, ale nie o kanach dzisiaj. Paczka przyszła. Pomalutku zaczynam się uzbrajać. Zima idzie. Tylko gdzie ja dałem nóż? W sumie mogłem sobie tu na stół przynieść. Chyba tak zrobię. Ale co tam, fajnie się chodzi, tylko tu muszę liście naprawić. A właśnie. No mnie odziął. Nie okryłem w końcu tej Waszyngtonii. Zapowiadali cały tydzień deszczu. Okazuje się, że trzeci dzień słońce było. No to nie wiem, co oni tam w tej pogodzie mówią. Ale na pewno nieprawda. Wczoraj była degustacja. Zobaczymy jak dzisiaj. Oj, mięciuśka, ale jeszcze dzień. Jeszcze dzień i będzie kolejna do zjedzenia. Dobra, otwieramy. Pokażę, co ja tutaj mam. Zamówione. Tada! To są kotwy do ziemi. 8 sztuk. Tak, to jest 8 sztuk kotw do palmy, bo Wagner miał, duży trach miał, a te dwie nie miały i tu jest z górki i w ogóle to tak się huśtało, jak były te tajfuny, to mi skarłatki porwało i się przewróciła. Nie dlatego, że żagiel się zrobił, bo wszystko było profesjonalnie zrobione, tylko dlatego, że ona po prostu wisiała w jedną stronę, dmuchnęło i porwało. Z dużej na przykład nie zerwało. Palmy. No właśnie. Teraz będzie wypoziomowane kotwy, psztyk, tyk, tyk, wypoziomowane. Wszyściutko, elegancko, wkładam tylko rusztowanie i jest równiutko. W końcu. I też mi podwyższy tą budę trochę. O, w zależności ile się wbije. Ja na przykład nie wbijam na full, bo nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, czy byłaby taka potrzeba. Dzisiaj będziemy wycinać floksy. Tak stwierdziłem po ostatnim filmiku, jak zobaczyłem tego grzybola. Nie chcę, żeby on mi się rozprzestrzeniał po innych roślinach. Więc lepiej to wytnę, po drugie i tak już się to wszystko troci i nie wygląda już, patrzcie, zresztą sami. To już tak nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Ale kwiatki są. Więc wycinam do woreczka. I zanim jeszcze zajmę się floksami i uwolnię tą moją paskudną studnię, to zgapiłem się tutaj, bo wytworzyło nasiona, a to wszystko powinno zostać wycięte po przekwitnieniu, na przykład cyk, cała reszta łodygi do nakarmienia cebuli przed zimą, żeby była w dobrej kondycji, a te wszystkie kwiatostany stare powinny być obcięte. Ja się zgapiłem, no nic. Zanim jeszcze, o tak, musi zżółknąć, dopiero wtedy się wycina. Zanim takie jeszcze nie będą, to jeszcze dzisiaj to obetnę po prostu i może to coś jeszcze pomoże i wzmocni te cebulki. Chociaż wątpię. Bo dałem ciała, jak zawsze. Widzę, że tu jest jedna, tam już jest druga do wycięcia. No dałem ciała, bo pompowało energię w nasiona zamiast w cebulę.
No nic, na przyszły rok będę musiał pamiętać i po przekwitnieniu wywalić kwiatostany, zostawić łodygi z fajnymi liśćmi. Te liście nie są wbrew pozorom takie brzydkie, fajne, sztywne, jak z plastiku, takie fajne. Jędrniunie? Dobra, ale zabieram się za te floksy na początek, bo to jest... Nie wiem, czym się do worka jednego zmieści. Zaraz zobaczę. Nie ma odwrotu. Będę musiał coś z tym zrobić, ale jakoś nigdy nie mam na to ani czasu, ani weny. A tylko dlatego, że latem tej studni i tak nie widać. Tam rośnie bambus, tam figa, tam banan, tu floksy i... No i nie widać tej studni, dlatego się nigdy za nią nie zabrałem, ale chyba będzie trzeba coś z tym zrobić, bo... Albo w ogóle ją do poziomu zera zlikwiduję, ten gruz wywalę, będę miał jeszcze więcej miejsca. Póki co nie temat studni. Jeszcze kawałeczek mi tutaj został. Chowam do wora, zagrabię i obcinam czubki lilii. Za późno, ale może jeszcze troszeczkę się wzmocni. Ale na pewno za późno. Od razu po przekwitnięciu trzeba było obciąć. Zapomniałem. No nic, jedziemy z tobą. Umyć, bo z miłości do roślin dotknąłbym którąś i by się przeniosło dziadostwo. Nie wiem, czy tak jest, ale myślę, że tak trzeba, a wręcz należy zrobić. Ktoś zaraz może pomyśleć sobie, a czemu nie robiłeś tego w rękawiczkach? Bo przy takiej robocie pewnie tych założyłbym nowe rękawiczki, musiałbym je wyrzucić albo wyprać. A to bardziej problematyczne niż po prostu umyć dłonie. Tyle.